Siemanko, z tej strony Maciek Żurawski. Zapraszam na Kafę Warciarz. Pierwsze pytanko. Czy pamiętasz, jak wygląda skład Elany 2000, czy pamiętasz jeszcze starych kolegów? Oczywiście, że większość chłopaków pamiętam. Nawet z niektórymi do dzisiaj się spotykamy i pozdrawiam wszystkich z tego miejsca. Z kim najlepiej ci się grało w karierze? Myślę, że zawodnikiem, z którym najbardziej się rozumiałem, przynajmniej z mojej perspektywy, był to Sebastian Kowalczyk. Bardzo dobrze mi się z nim grało. No niestety zmiana klubu i muszę sobie szukać kolejnego kolegi, z którym będzie mi się najlepiej grało na boisku. Trzecie pytanko, czy jak trenował akrobatykę, miał konkurencję w klubie? Miałem konkurencję. Trenował ze mną mój rówieśnik, Sławek Katkiewicz, który też był bardzo dobrym zawodnikiem. No i gdzieś później moja przygoda się skończyła i Sławek poszedł do góry. Później niestety kontuzja i myślę, że do dzisiaj nawet odczuwa tą kontuzję. Także Sławek, dużo zdrówka, jeśli to będziesz oglądał. Z którym z zawodników zielonych masz najlepszą relację? Ciężko to wymienić jednego zawodnika, bo myślę, że z każdym z chłopaków z szatni na swój sposób się dogadujemy i ciężko by mi było wymienić jednego zawodnika. Szóste pytanie, więc nie może być inaczej. Jakie są kulisy przyjęcia numeru Łukasza Trałki? Kulisy są takie, że po podpisaniu kontraktu kierownik do mnie zadzwonił i powiedział, że mam sobie wybrać numer. Powiedział, że jest dostępna szóstka, ale nie wie, czy Łukasz wyrazi zgodę. Oczywiście prześmiewczo. No to stwierdziłem, że zadzwonię do Łukasza, podpytam, porozmawialiśmy chwilę i dostałem pozwolenie od Łukasza na noszenie tego numeru. Ciężki wybór w tym trójkącie, ale Poznań, Szczecin czy Toruń? No rzeczywiście ciężkie pytanie, ale jeśli bym miał wybierać, to na pewno najbliżej mojemu sercu jest Toruń, bo stamtąd podchodzę i stamtąd mam najwięcej i najlepsze wspomnienia. Na drugim miejscu wybrałbym Szczecin, bo gdzieś Szczecin mnie ukształtował też jako człowieka i jako piłkarza. A niestety w Poznaniu najmniej spędziłem czasu, więc niestety na ostatnim miejscu. Jeszcze, może się jeszcze zmieni. Ósemeczka, z jakiego elementu swojej gry jesteś najbardziej zadowolony i który chciałbyś najbardziej poprawić? Najbardziej zadowolony myślę, że jestem z poruszania się mojego na boisku i z mojej techniki użytkowej. A do poprawy zdecydowanie, może nie zdecydowanie, ale najbardziej chciałbym poprawić strzał. Ulubiony brand odzieżowy i jaka kolejna bluza w kolekcji? Ulubiony brand to będzie Trapstar. A bluzy to trzeba będzie czegoś poszukać na internecie, bo na razie nie mam nic na oku. Dziesiąte pytanie. Warta Piotra Tworka i Dawida Szulczka. Jakie są twoim zdaniem największe różnice? Tych różnic na pewno jest sporo i dużo plusów było w Warcie trenera Tworka, tak samo jak u trenera Szulczka. Ciężko porównać, bo to są zupełnie dwie inne drużyny. Też zawodnicy się zmieniali przez ten okres, też zmiany trenera, więc ciężko mi to porównać, ale na pewno znalazłoby się dużo plusów i minusów z jednej, jak i z drugiej strony. Czy imię i nazwisko Maciej Żurawski jest obciążeniem, czy ciekawostką? Zdecydowanie nie jest obciążeniem, bo gdzieś ja nie zwracam na to zbyt większej uwagi. Bardziej ciekawostką dla zainteresowanych. W programie Pawła Jonika w WTK powiedziałeś, że tylko z relak umie dośrodkować. Kiedy więc zaczniesz ćwiczyć SFG? Ćwiczę te SFG już chyba od pół roku, ale trenerzy chyba jeszcze nie widzą, że dobrze to wygląda z mojej strony. I ostatnie pytanie. Czy transfer definitywny do Warty był trudną decyzją, zważywszy, że w poprzednim sezonie otrzymywałeś sporo szans w Szczecinie? Liczyłeś na więcej? Myślę, że to była łatwa decyzja, bo doszliśmy do porozumienia z klubem, że najlepiej będzie, jak odejdę i bardzo się cieszę, że taka decyzja została podjęta i że trafiłem właśnie do Warty. Bardzo dziękuję wszystkim za pytania. Jeżeli chcecie więcej śledzić nasze poczynania, zapraszam na Warta TV. Pozdrawionka. Ale poszło.